Siemaneczko, z tej strony Jarosław i witam Was kochani w kolejnym odcinku z serii oczywiście Państwowe Gospodarstwo Rolne Janowo, a dzisiaj jest ze mną Luki Gamer. Siema. No i dzisiaj słuchajcie, kolejny odcinek żniw, a mianowicie żniwa sorka, także jedziemy z Lukim, jesteśmy dwóch dziś na PGR-ze, bierzemy się za bizony. Nie wiem, który chcesz, ten czy ten, bo mi to obojętnie. Ja może ten wezmę sobie. Dobra. Także jedziemy sobie kosić, ale tam odpalił. A, zagadał. Dobra, i mój też pali. Dobra, jakoś tu wykręcimy. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, to jest klika oraz komentarz. No i zapraszam na kanał Lukiego, link będzie w opisie. A jak ty tam kurczę stoisz z tym wyjazdem? Jedź pierwszy. Dobra. Bo nie wiem, na które pole chcesz. Chyba na te większe najpierw, że atakujemy. Dobra. Dobra, wyjadymy. A ta brama wąska? No, tutaj musisz troszkę. Przejdzie. Idzie maszyna. Kurwa. Co to tu zimnie blokuje? O. Płotów nastawiali i teraz tak to wygląda. Czekajcie, bo ja muszę na mapę zerknąć. Dobra, tędy damy czadu. O, proszę bardzo. O, to. Dobra, także lecimy, słuchajcie, na żniwa. Mam nadzieję, że odkryjesz, jak się podoba. Kurde. Matko! Ale po hamulcach dałem. No, hamulców to nie ma, kurde, świetnie właśnie. Dobra, no. Prosta. Zjadnik to tworzy. Czyli mam pootwierane, także zobaczymy, jak to będzie łucić. Co musimy zrobić? Wyjąć po prostu łomie od razu do pamięci. To tego nie potrzebuję. Dwa zestawy mam do odwozu przygotowane, także myślę, że starczy. Jakoś tam będziemy, słuchajcie, w trakcie niż z Lukim, że tak powiem, dawać radę. Paliwa mam mało, ale tutaj tyle co na potrzeby odcinka, to myślę, że spokojnie wystarczy. Dobra, jak ja tutaj może w ten sposób zawinę się. Pierwsze żniwa sorka, jeśli chodzi o ten sezon PGR-a. Nie ukrywam, ponieważ no w pierwszym sezonie nie miałem, a już zbliża się nie drugi sezon, a trzeci, także kurde, czas leci, słuchajcie, no zobaczymy, jak to tu się potoczy, to współpraca tego PGR-u, no. W trzecim sezonie bym chciał coś, słuchajcie, zmienić. Jeden pom za dużo w kamerze tutaj, 55 damy, o tak. Dobra, jak ci tam idzie z tyłu? O, bardzo ładnie. A, idzie. Dobra, o, ale kurwa, omijak. Zaraz kierownik będzie zły. Już, kierownik, już. Kierownikiem mnie będzie straszył. A jak? Czymś muszę. Muszę muzykę sobie pogłośnić, bo cicho. Musi coś łupać w tym bizonie. Ja też chcę robić to właśnie. Głośno. Normalnie masakra, słuchajcie, jeśli chodzi o pogodę, bo no, nagrywam wam we wtorek. Masakra, totalny upał, że ledwo, słuchajcie, siedzę, także klimat adekwatny.
pięknej drużyny, można powiedzieć. No, oczywiście w realistycznym życiu już nie ma temu prawie że dożynki, no ale uczuję ludziom pracować w taki upał, gdzie mają pizany bez kabiny. O kurde. No, to ten jest pył, już... Jak ten pył to wszystko goni, kurde, na człowieka normalnie. Dajcie znać oczywiście, jak się tam Luki będzie sprawował do PGR-ze, być może go częściej będziemy tu zapraszać, jak będzie chciał, jak się nie obrazi. Zobaczymy. Jak to mówię, jak nie, się nie wkurzy i nie pójdzie z pola. Jak to kiedyś u nas jeden na wsi robił. Tego sorka ci powiem, sypie. 60%, no ale tutaj to jako tako nawożenie było, jakieś tam zawsze było. Dobra, ale to pięknie idzie, te dwa kombajny. Miodzio. Zapraszam do tego pana tam na kanał, ten pan też tam nagrywa. No, tak coś tam się zdarzy. Urywa czasami coś, ale coś tam jest. Tam nieraz jakieś górę urwie, to jest dla was, znaczy co? No, proszę. Proszę się to u mnie ślinie na BGR-ze. O, bardzo ładnie. Idę zaraz pooglądać. No już będzie, nie można do chleba wchodzić. O, a tabliczka jest? Zakaz jest. Wstępu. Jest. O, no to już nie wejdę. Widzicie? Ale ci powiem, Luki, na poważnie. Starsi ludzie, to ja od starszych ludzi się nauczyłem właśnie, że jak ktoś przyjeżdża po śliniaka bić, to nie każdy się wpuści do chleba, zgadnij do czego. Żeby nie zauroczyć. No dokładnie, o widzę, że znasz temat. No, a, po prostu nie oczywiście. Kiedyś pamiętam, ojciec na powiązałku kosił i taki sąsiad był jechał obok naszego pola drogą. No mówi, kurde, takie oczy miał, że mówi, jak on tylko jechał, to ja już zatrzymuję ciągnik, mówi już ten. Przestaje robić, niby coś tam nadchawia, niby coś, bo mówi, kurde, tylko się popatrz, to już na powiązałka nie wiąże. No. Wyszło na nowinkach chyba z powiązałka z Młocachio. No. Ciekawe. Człowieku, kto to będzie robił? Ile to roboty? Ludzi nie ma. No, ludzi nie ma. Chociaż tak może z czasem jakieś staropolskie gospodarstwo bym się pobawił, ale... To takie bardziej by było gospodarstwo na 10 hektarów ziemi, gdzie jest 30, jakaś tam może 60 i tyle. No ale to by klimat miał, ja muszę tak zacząć taką serię jakoś. Też to ci mogę zrobić na powiązankę. Warte dwa tą czerwoną. Dobra, pełny. O, proszę. A jak tu ułę, to ułę. O, na dwie. Dobra. Trik. Ja się też muszę cepnąć, tylko tak celuję, gdzie to jest. Ja tam się, kurwa, przejdę. Rower zaraz jakiś. Rowera nie mam. O proszę, jak czym ja będę jeździł? Tak na przyczepę bym wrzucił i by był. VIP otwierany. A jak? Przewiew musi być. No ja to zawsze dach otwieram. Dobra. O kurde, ale bym tu. A? Trzeba zakład zrobić, żeby nie zahaczyć i ogień. A jak? Dobra, jeszcze soja do koszenia, kurde, jeszcze ile rzeczy, dykowski, a ja Neptuna mam, do buraki. O, proszę. Także kolejna będzie bardzo dobra robota. Idzie chłodzić.
Pewnie, że tak. No, na jakiejś grupie facebookowej wytaczyłem Neptuna. To fajnie, fajnie, fajnie. Oczywiście pozdrowienia dla pana Grzesia za odpowiedź, jaka to jest grupa na Facebooku. Kurde, nie pamiętam dokładnie, jak ona tam się zje, ale no trzeba tam po prostu dołączyć i oni muszą zaakceptować. Dobra, także fajnie, że już mamy pogramy. Cool. Także już jeden problem z głowy. O, ty mego sypiesz też? Dobra, to ja. Jo. Ja w sumie tutaj traktor zgaszę i na razie sobie obracimy naokoło. Później zobaczymy, jak tu, jak będziemy dalej tutaj funkcjonować. Dam mu ognia trochę, bo... O, kurwa, za burtę poszło. Straty będą. A tam. Zaraz będzie pełna pierwsza przyczepa. O. No jeśli chodzi o rzepak, to mamy, słuchajcie, pełno. To mamy, słuchajcie, rekord na tej serii 316 ton. Na śliwnie na lajdzie, co mam serię, to tyle nie ma. Także no, w tym sezonie mam nadzieję, że PGE jest bogaty. Musi, bo nie ma na wypłaty dla pracowników. No nie ma, lata 80 niestety, no kurde, to zrobisz i nic nie zrobisz, nie? Kurde. Ja chcę tutaj głośno jest większe, bo widzę, że kurde, o teraz to ta. Obejść nagrywa, jadymy sobie dalej. No ale sypie tego sorga. No, sorga naprawdę się sypie. Pali się, wszystko pali się. Dokładnie, daj spokój. Dobra, cyk, miniatura będzie już. O, proszę, proszę. Fotografie na porządku dziennym muszą być. U mnie bez fotografii to nie ma nic. Bardzo ładnie. Kawusi. Jarek się w bizonie udusi. No. No, bardzo ładnie. Tam szybę zamknij. Drzwi. Kurwa, bo się kurzej, że... Kurę, tak gorąco, że... Ja już kurde w światło otwieram, co tylko mówię. Ja to zamykam, bo to zakurzę się. Klimę to jakoś mam. Nawiew. Jakoś idzie. Jakoś. Ciężko, ale idzie. Z oporem, ale idzie. O, tam o, Stasiek. To. Tam Stasiek z żukiem dalej stoi, kurę. Kolejny dzień zaśnie pije. No co tam, rozpierdolił się? No tam jakoś studnie czy coś ładno i pogłębiają. No i kurde. A to idzie. Tej roboty już drugi sezon nie widać skończonej. Idę się zapytać, jak tam idzie zaraz.
Może pomóc coś. No, ty tutaj masz robotę. No, to... Wypłaty nie ma, to i mnie nie ma. O, proszę. Widzicie, jaki on jest właśnie. Buraczka mamy sporo do kopania też w tym sezonie. Nie wiem, czy my to będziemy kopać. No mówię, mam tego Neptuna, ale... Ale nie wiem, co to będzie. Kurde, jedno okrążenie. Dosłownie zbiornik. Mamy 15 minutę, 16 gdzieś odcineczka. Ile procent masz? 83. O, to zaraz zestaw trzeba podstawić. No. No, bo w sumie jak... ten nie. Jakoś to muci, kurde. No i talerzówko to będzie co robić, o człowieku. No ale akcja. Kurde, muzykę trochę za głośno bym dał. Dobra, jadę, jadę. O kurwa. Kurwa, coś ty zrobił. Dobrze jest, dobrze jest. O. Luks. Iść. Jadą świry, jadą. O, sypie, kurde. Kurde, farminga to może i za głośno, żem dał. No, bo ten bizon to ryczy. No mówię, kurde, daje czadu i to ostro. W słuchawkach to tak długi, dobra, pusty. No i cóż, kurde, odcinek macie na środę. Tak jak powiedziałem, kurde, no... W sumie nie wiem. Na odcinku chyba raczej tego pola nie zetnę. Wątpię w to. A może jednak zobaczymy, no. Nie mówię, że nie i nie mówię, że tak. Może, może. Wieści obrotów po cagu, żeby dobrze obijało. No, ciśnienie oleju mam tak 6 barów na początku, dobrze. Silnik zdrowy. Ogólnie świnko. Chyba jakieś. Dobra. Zdjęcie pęknięte. O, aby zdjęcia robi. No widzicie, jak to jest z nim pracować. No ja tu jechałem ponegrybać. Ty można ponegrybać? Nie można. No, o, widzicie, no. Chowaj kamerkę. Ale tate, ja tylko telefonem nagrywam. O, Boże.
Bohomiał i Janusz. Kurde, nawet trochę żeśmy zmucili tutaj, kurde, ziarna. Nie jest źle, kurde. Czy się na kosy trzeba będzie robić, znowu kolejna trawa na kiszonkę i na sprzedaż. No, także w tym sezonie mam nadzieję, że już się, kurde, w końcu czegoś tutaj dorobimy. No wypłaty nie będzie na tego, na Lukiego. W sumie można by było coś takiego zrobić, że ty u mnie jakieś tam grosze zarabiasz i na swoją serię wyrabiasz, nie? Kurde, nie głupi pomysł. O, kurde, Luki SMS-a napisał, dobra. Dobra, jestem. Dobra. Zasięgu nie było w Pizonie, urwało coś. To masz. Ja mam Orange, to u mnie w telefonie tutaj pokazuje. Elegancki zasięg. No proszę, proszę. Już promuję Orange. Orange War. Orange. Nawet sporo obkoszony. No, 22 minuta odcinka. Gdzieś około. No, nawet troszkę więcej. I kurde, no. Idzie robota, nie powiem. 1/3 położona. Panelek, krelek, pierdzielek, oczywiście dziś na PGR nie przyjechał, bo się zmęczył wczorajszym wieczorem. Jak to u PGR-owców było. Jest w sumie. No, zaślij mi do chaty, to on śpi jeszcze. No, nie przyjechał. Jeszcze premii się upominał. O, proszę. Powiedział, czy się stoi, czy się leży, to się dniówka należy. Ja mówię, o ty dziadu. Iś. Elegancko, robota idzie. A, bizony to jest coś, kurde. Kurde, jestem ciekawy, kto takie mijaki robi. Ja nie wiem. No mnie to też zastanawia, kurde. Ile tu mamy? O Jezu, wysiadłem. O proszę, jako porowa, wysiadasz. W trakcie koszenia, w trakcie biegu, kurde, 95%. Ja to lecę, się sypię. No ja to lecę po traktor. O, zaraz ten zestaw będzie pełen, cały. No, jeszcze trzeba będzie na odwóz jechać. Jeszcze zbiornik i pełno będzie. Kurde, jak mi się nie podobały te przyczepy niebieskie, to ja tak teraz podobają. Bardzo ładnie. Dobra, 24 minutka, kochani, także no, troszkę żeśmy obkosili, jeszcze ciutkę czasu i kończymy. A resztę oczywiście zapraszam na live'iki, nie? Standardowo jutro pewnie jakiś live'ik z tego, myślę, będzie.
Kurde, ja tutaj rurę urwię, no. Proszę, proszę, widzicie? Ale wiaterek, ale pink. Ale pink mi jakoś skoczył, dziwnie. Dziwne. Ty masz robiony internet, nie? Nie masz ślepu wody. No. Kurde, nie, to właśnie... Nie. To jest właśnie to, kurde, ja mówiłem widzom już i też. Teraz mówię, miałem jeszcze rok temu gdzieś w Maxu plusa tego zasranego. Nigdy więcej nie polecam, kurde, dziadostwo i złodziejstwo. Normalnie... Normalnie kaszmar, jak to mówią. Kurde, no wyobraź sobie, ja płaciłem kurwa stówę prawie 95 zeta w ostatnim okresie. Niby miałem 5G, a tak naprawdę nie łapało mi 5G, tylko LTE. No i kuźwa prędkość była na poziomie 15 na 15, nie? 15 pobierania i wysyłania. No Boże. Zresztą tragedia, kurde. I ping jeszcze też różny, raz wysoki, raz niski. A tutaj płacę 68 zł. I mam kurde internet miodzią. Taniej, kurde i szybciej, i lepiej. Lux. Ja to mówię, ja to się zdziwiłem, że w ogóle u nas na takim zadupiu, gdzie ja mieszkam na tych zasranych koloniach, kurde tym wszystkim, to światło woda położyli. No a u mnie nie położyli, skurby syny. No widzisz jacy kurde. Zaraz zgłaszę i to pokuatuły. Pokuatuły. Już, już. Lepiej będziemy kurde siedzieć wieczorem i podanie o ciągi wpisać kurde do gminy, bo trzeba byłoby te luksusy powymieniać trochę. O, proszę. O, będę siedział. Trzeba jakoś z jakiegoś zetora do mojego szóstkę. Myślę coś kurde z większych maszyn już. Bo te klamoty to już nie daje rady. No gdzie? Jak tutaj kurde piłuje się w pół, w orce, we wszystkim. No. Kurde, może bym się przeciął? Ale nie wiem, czy dojadę. Ciężko może być. No nie wiem, ja też mam 40 w sumie. A dojadę do końca, ja się to wtedy... sypię i wtedy się przetnę. Najwyżej, no bo Sorgo, kurde o dziwo, naprawdę, jestem w szoku, że tak sypię. A cena chyba też fajna. Wiesz co, zaraz ci powiem. Sorgo. Tu jest nie. Tu jest tam... Sorgo. 340. A pokaż wahania ceny, jak tam klikniesz, to kiedy ona najdroższa jest? W lutym 525. 525 za tonę. Boże. No to tutaj trochę tą kurde będzie, ci powiem. No, będzie. A jeszcze dwa pola szy. Nie, to dwa, no. Chociaż to mniejsze już kawałki będą, no ale... A porównując do soi... Soja 1200. To ładnie. Ale soi mniej sypie zawsze. No, o wiele. Dobra, ja się jadę bez sypać, kurde, także... także no... I też będę jakoś tutaj coś ciął próbował. Ja tam GPS-a mam ustawionego. Jakiegoś na oko. Na oko to gość w szpitalu zmarł. O, proszę, proszę. O, tutaj żeśmy elegancko zaorali. No ostatnio właśnie też między innymi z tym otopanym. No, widzicie.
Bo my z miłym panem, panem Bogdanem, kosimy to. Pierwsza pełna tutaj, czy nie? Chyba jo. Nie pamiętam, ale chyba do końca, nie do końca tam było pełna. A jak nie, to sypnę drugą. Chyba pełna. Dobra, i jedymy. Trafiłaś w notę i co? I z tego nic nie miałaś. Znaczy co? O kurde, tak się oporowo w kombajnie kosi. A jak? O kurde, przymulił header. No wolniej, bo się zapcha. Ja nie będę odpychał. No odpychał, o Boże. Będę pchał. Będę pchał cię w moim aucie, przychytam cię. Bardzo ładnie będziesz tam pchał. Przy ręce, przy DJ-a, jak na piosence. O, proszę, proszę. Widzicie? Wziął raz rolnik świniom dawał, potem traktor w chlewie spawał, wypił ćwiartkę z samogonki, z morza skakał on do żonki. O Boże. Ale oprowe nutki umie. No, u mnie też, kurde, tutaj takie z lat 90. kurde lecą, chociaż nie wiem jak te radio będzie słychać na odcinku, bo tutaj trzeszczy strasznie, że bizon głośniejszy od radia. Ja tu doinwestowałem do tego bizona na USB, na C, na Bluetooth'a, na Bluetoucha. O, masz. Lebyś mi szeptał, tułe słowa maju, maj. Dobra, 32 minuty kochanie, odcineczka, także jeszcze ciutkę. Spoko ślima. Lecę twojego GPS-a ogarnąć. O, już będę ściągnął. Już będę. Pod innym kątem, dobra. Się ustawić. W sumie ja jego nie ustawiałem, tylko a. Był ustawiony tak. Także przeciął jakby dobrze. Ale tu pługi będą mieli co robić, żeby to wyorać. O kurde. Ojo. Kurde, z tym GPS-em. Zasrany, o. Działa. Dobrze, że rury nie masz wystawione, bo byśmy się końcówkami styknęli. No właśnie miałem mówić to. Cześć Andrzej, o. Działa nie ma. Jak Andrzej kosi, kurde, elegancko. Spadło, kurde, jak się robi to. O, proszę, proszę. Sprawdzę, czy nie gubi. Kurwa, sieczka leci. O, ale go obsypało. Coś gubi. No tam straty mogą być. Kurwa, coś gubi. A weź wiatr, kurde, zmniejszy. Dobra, no, zmniejszam trochę. Dobra, teraz sprawdzimy. Chodź, dobra, będzie poplon. No. Za jedno roboto. O, to. Ale będzie zdjęcie, kurde, jaką grę wystawiłem też.
fotografy się znalazły. A jak? Trzycalowe. O. No i cóż, jeszcze będzie, słuchajcie, owiec do skoszenia. Sorgo, soja, wykopki, akcja kiszonka, na pewno będzie. Ale ujęcie. No. Żeby tak ktoś trzeci był jeszcze ponagrywał te dwa bizony. No kurde. To byłoby bajo. Bajo jajo by było. Bajo jajo. Ja ci kurę tam do dupy na kurę z tym radiem przerywa. O. Nie można przeklinać, bo radio przerywa. Gruszka do wymiany. Możliwe, że. O kurde, i zaraz koniec odcineczka, jak szybko zleciało, słuchajcie, no ale i wykosiliśmy sporo. Połowa obalona. Połowa na połowie. O, to. O kurwa. Kurwa z tą skrzynią. Urwie zaraz. Ona działa na mnie jak bizon i bledki. Jak testosko i setki. O kurde, ja już będę pełen. Ja 60, to tu zawrócę i podstawię zestaw. No i ciur. Kosa poszła do wymiany. No nie? Jednak cała. Co ty będziesz jechał? Pospawa się. Będziesz jechał zestawem? No możesz tamten przyprowadzić, bo tam chyba trzeba dosypać trochę. A, ten żółty, dobra. Dobra, cyk. A, ten łuksus to jeszcze... Pełne zestawy. Jeszcze będzie chodził. No, tutaj też już nie będzie jak. No to na koniec odcineczka pojedziemy w obóz jeszcze. Bardzo ładnie. I tym akcentem, kochani, zakończymy dzisiejszy odcineczek. Ja tylko bizona zgaszę zaraz, nie wysypię. Dobra, tu niech stoi. Kurwa, nie zagas. Ale poszedł. No, ma co ciągnąć tutaj. Bo u mnie, kurwa, trójkę muszę zredukować. Czwórka. Czekaj, ja kurde tylko ujęcie zrobię z zestawu. To ja podgonię, bo ja wolną skrzynię mam. O, cyk, fotografia, montaż, proszę bardzo. No i jadymy, kurde. Ale teraz cicho się zrobiło jak ten. Ja też 30 jadę, bo tu wyboję to. Jedź. Czwórka. O, spadł z obrotu. U, kurwa, zredukowałem. Pójdzie, czy nie pójdzie? Idzie, malina. Ale zadusiłem. Kurde, porobi transport. Tu mam 17 860 litrów. O kurde. Ja to zawsze mówię ton, no. Szkoda, że nie ma przelicznika na tony w turningu. Jakiś jest, ale taki słaby. No. A wiesz, że wyszedł mod,
Tak, kolega mi powiedział dziś, że jak kosisz 2 na godzinę kombajnem, to nie masz straty, jak kosisz szybciej, to masz straty? No, ja mam od ciebie tego moda, jak pobierałem. No ja nawet nie wiedziałem, że go mam, kurde, a kolega dzisiaj mówi, kurwa, co tak kombaj wolno idzie, a mówię, kurde, panie, pewnie moda masz tego wgranego, nie? Kurde, muzyka mi się zestopowała. Dobra. Ale ten mod jest taki denerwujący. A idź, ty zwalnia, kurde, 2 na godzinę. Skąd mówił 2,5 hektara 6 godzin kosił? Człowieku, bizonem. Ale łupie, kurwa, głośniki nowe. A jak? No i gitarowo będzie. Jeszcze tylko render. Ja wiosko jadę, żeby widziały sąsiady. No już mnie będzie sąsiad pytał się właśnie, co to za nowy pracownik w PGR-ze. Ja powiem, pijak i alkoholik biedny. O, proszę. Kurwa, ten jak wyleci zaraz tutaj, to ja muszę uważać. Ale ciśnie. No, tutaj już, kurde, ludzie też pokosili. Trzeba działać. Wioska moja kochana, wioska moja jedyna, biedota niesłychana, pokosów tutaj nie ma. O kurwa! Dobra. Ale idzie. Oporowo. O kurde, już łażą, piją po krzakach. Ja tu muszę zredukować na zakręcie, bo ja kurwie to. Kiedy znajdziemy się znów na zakręcie, co z tego będzie? I czwóreczka. No, u mnie to tu czuję pod górę, kurde. Nawet na tym, na trójcach. Ja to chyba napęd muszę włączyć aż. Bo jak się zakopia, to będzie ciężko. No ja linki nie mam. O, to już kaputen. Będziesz musiał na gospę iść. O, kukurydza jaka. Tak, będę szedł, pojedziesz. No. Dobra, redukcja dwójka i kita. No i dobra, kochani. Ale zadusiłem. Jesteśmy na silosie, także sypiemy. Także sypiemy, kurde, i będziemy kończyć pomału ten interes. O, dojechał. Aha. I cyk, trójeczka. Redukcja na dwójkę. O, próba skacze. A, poszedł. Ale kukurydza duża już u mnie. Ciekawe ile tam. Sorgo. No już mamy 31. Jeszcze 6 ton. Kurba. Stoi na środku. A jak? Dobra, słuchajcie, będziemy się pomału żegnać. Oczywiście serdecznie zapraszam na kanał Lukiego, który mi zaraz przyczepy powybraca na wyboje.
Także słuchajcie, ja wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba, jeśli tam się film spodobał. Na dzisiaj to wszystko, także ja się z wami żegnam. A więc siemaneczko, do następnego strzałeczka. Cześć. Siema.